Witam cię serdecznie na twojej drugiej lekcji gry w szachy. Mam nadzieję, że opanowałeś materiał przedstawiony na lekcji pierwszej, czyli zasady wykonywania posunięć przez wieżę. Na lekcji drugiej poznasz kolejną figurę, jest nią goniec. W języku niemieckim zwany jest Laufrem, no i niekiedy również w polskiej terminologii określenie Laufer jest spotykane, no ale zdecydowanie najczęstsza i najważniejsza nazwa to goniec. Obydwie strony mają po dwa gońce. I w przypadku gońców zasada wykonywania posunięć jest równie łatwa do opanowania, do nauczenia, jak to ma miejsce w przypadku wieży. Jak pamiętasz, wieża wykonuje posunięcia zawsze w linii prostej, bądź to poziomo, bądź pionowo, a nigdy nie idzie na skos. Goniec natomiast wykonuje swoje ruchy wyłącznie na skos. Jest to więc, myślę, do zapamiętania bardzo łatwe. Skoro jednak, jak pamiętamy, wieża robiła ruchy o dowolną liczbę pól w pionie lub poziomie, no to mogła, powiedzmy, z takiego pola narożnego, które jest koloru czarnego, przesunąć się o jeden ruch do przodu i już była na polu białym. Co to oznacza? Ano to, że wieża mogła grać zarówno po polach białych, jak i czarnych. W przypadku gońców jest nieco inaczej. Spójrzmy na tego białego końca. Stoi on na polu koloru czarnego. No i jak pamiętasz, już zapewne, co przed chwilą powiedziałem, idzie zawsze na skos. No to idziemy na przykład tym gońcem tutaj. Znowu jest na polu czarnym. No i skoro idzie za każdym razem o dowolną liczbę pól na skos, to już widać, że w kolejnym ruchu, na przykład powiedzmy, ten goniec pójdzie tutaj. Potem może iść tutaj, może iść tutaj, może wreszcie tutaj, ale za każdym razem są to pola koloru czarnego. Co to oznacza? Goniec, który stoi na jakimś określonym polu na początku gry, na polu określonego koloru, nigdy już tego koloru nie zmieni. Jeżeli zaczyna na polu koloru czarnego, zawsze będzie gońcem czarnopolowym. Jeżeli zaś stoi na polu koloru białego, również zostanie na zawsze gońcem białopolowym. Od tej zasady wyjątków nie ma, no bo goniec chodzi zawsze tylko na skos, no i nie ma możliwości przeskoczenia na pole sąsiedniego koloru. No ale żeby nie było tak, że grający ma gońca grającego wyłącznie po czarnych polach, każdy ma dwa gońce. Jeden jest gońcem, który gra na białych polach, drugi gra na czarnych polach. Teraz spójrzmy nieco dokładniej na to, jak posługują się gońce. Jeden wykonał posunięcie o tutaj. Przed chwilą widzieliśmy ten ruch. Czas na ruch czarny. Również gońcem czarnopolowym. No to powiedzmy, że teraz grają białe. Tutaj. A czarne tutaj. Białe chcą teraz wykonać długi ruch. No to od razu aż do rogu przeciwległego. Czarne nie pozostają gorsze i również wykonują długie, długie posunięcie przez niemalże całą szachownicę. Goniec chodzi jednak podobnie jak wieża o dowolną liczbę pól. Zatem dlaczego by nie wykonać ruchu o zaledwie jedno pole? Wszystkie te ruchy są oczywiście dozwolone. Można grać gońcem o cztery pola, można grać przez całą długą, długą, przekonną aż o 8 pól, no a można wykonać ruch zaledwie o jedno pole, bądź to do przodu, bądź też do tyłu. Jak zapewne pamiętasz, mówiłem, że wieża nie ma możliwości przeskoczenia przez żadną figurę, czy to własną, czy też przeciwnika. No i powiedzmy, że teraz czarne wykonały taki ruch i jest kolejne posunięcie ze strony białych. Czy białe mogą przeskoczyć przez gońca przeciwnika? Nie. Tutaj działa ta sama zasada, która dotyczyła również wieży. Goniec nie ma możliwości przeskoczenia żadnej figury, czy to swojej, czy też przeciwnika. Ale jak pewnie pamiętasz, wieża miała możliwość bicia. I tak samo jest w przypadku gońca i również tutaj łatwo dosyć zapamiętać sposób, w jaki w
figura może bić figurę przeciwnika. Nawet mamy ruch białych i biały goniec staje na polu, gdzie stał czarny goniec i po prostu go bije. Czarny goniec jest eliminowany z dalszej gry, ponieważ w przypadku gońców jest tak samo jak w przypadku wież, kiedy figura zostaje zbita, no to po prostu jej udział w tej grze się kończy. Spójrzmy raz jeszcze. Ruch wykonany przez czarne i białe korzystają z okazji, natychmiast tego gońca biją. Gra mogła się potoczyć jednak również inaczej. Powiedzmy, że to białe zagrałyby pod czarnego gońca. No i teraz, co ten goniec może zrobić? Czy przeskoczy przez białego gońca? Już z pewnością odpowiesz teraz poprawnie. Nie, nie może przeskoczyć. No ale może, idąc pod swojej przekonnej zgodnie ze swoim ruchem, czarny goniec zbić białego gońca, stając na polu, gdzie ten biały goniec stał. No i to jest cała tajemnica posunięć wykonywanych przez gońce. Gońce zawsze idą, powtórzmy raz jeszcze, o dowolną liczbę pól na skos. Czy to do przodu, czy to do tyłu. Ta liczba jest zawsze dowolna, można zatem wykonać posunięcie według po całej długiej szachownicy. Można też zagrać o jedno pole, jak w tym przypadku. O właśnie, białopolowy goniec białych zagrał tylko o jedno pole. Zasady bicia również takie jak w przypadku wieży, czyli jeżeli goniec jeden stoi na drodze drugiego, no to tak jak tutaj widzimy, czas na bicie. Zasady gry gońca są więc, myślę, że łatwe do zapamiętania i nie powinieneś mieć z nimi większego problemu.